W tym rozdziale porozmawiamy o tym, jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Wkraczanie na rynek pracy nigdy nie wygląda tak, jak się tego spodziewaliśmy. Mieliśmy pewne wyobrażenia, które dali nam nasi rodzice, a okazuje się, że wszystkie są przestarzałe. Dostajemy coraz więcej sprzecznych informacji i jesteśmy coraz bardziej zdezorientowani. Z jednej strony ciężko jest znaleźć dobrą pracę, z drugiej pracodawcy narzekają, jak ciężko znaleźć się dobrego pracownika. Co może zrobić młody człowiek, aby ułatwić sobie tę podróż? Po pierwsze, postaraj się dobrze wykorzystać wszystkie lata swojej przyszłej edukacji. Co to oznacza? Naucz się tak dużo, jak to tylko możliwe. Postaraj się ukończyć wszystkie lata bez problemu i z zaangażowaniem. Jeśli masz dobre stopnie, możesz nawet uzyskać stypendium. Interesujące praktyki, wymiany studenckie, koła naukowe, małe organizacje. Dostęp do tego wszystkiego jest darmowy. Następnym krokiem jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie, gdzie widzisz siebie za 5 lat. Użyjmy przykładu. Chcesz zostać projektantem mebli? Znajdź 10 ulubionych projektantów mebli. Odnajdź ich profile zawodowe na LinkedIn lub na ich stronach internetowych. Zobacz, jak zaczynali. Napisz do nich i poproś o porady. Jest szansa, że dostaniesz odpowiedź. Przyglądaj strony z ogłoszeniami o pracę. Zobacz, jakie są wymagania. Duże firmy jak IKEA informują online o swoich wydarzeniach rekrutacyjnych oraz wymaganiach. Interesuj się swoją dziedziną. Czytaj książki i magazyny. I ostatnie, ale nie mniej ważne, szukaj praktyk. Nawet jeśli nie są one zachęcające finansowo. Nie ma lepszego sposobu na poznanie środowiska pracy, niż wejście w nie, nawet na chwilkę. Ostatni okres formalnej edukacji to idealny czas, aby pracować nad umiejętnościami tworzenia sieci kontaktów. Staraj się brać udział w wykładach, konferencjach i wydarzeniach. Bądź aktywny na zajęciach. Zapisz się na spotkania koła naukowego. Większość zatrudnień dokonuje się, zanim jeszcze ogłoszenie dotrze do agencji pracy. Ludzie chcą pracować z ludźmi, których znają lub są polecani, mają dobrą opinię. To nie nepotyzm. Zatrudnianie to wymagający proces i większość właścicieli firm chce po prostu zatrudnić osobę, która jest uważana za profesjonalną i odpowiednią dla stanowiska. Ktoś z Twojej sieci kontaktów może usłyszeć o ofercie pracy i powiadomić Cię o niej, a więc daj im się poznać. Prędzej czy później zostaniesz poproszony na rozmowie kwalifikacyjnej o opowiedzenie o sobie. W czym jesteś dobry? Jakie cechy czynią Cię wartościowym członkiem grupy? Czego się obawiasz? Nad czym musisz popracować? To tylko przykłady pytań, na które większość młodych ludzi nie zna odpowiedzi. Mają pewne pojęcie o tym, kim są, ale nie potrafią nazwać tych cech. Pierwszą przewagą umiejętności nazwania swoich zdolności jest to, że zostaniesz o to poproszony na rozmowie kwalifikacyjnej. Dobrze wiedzieć, jak odpowiedzieć na to pytanie, aby dać komuś najlepsze spojrzenie na to, kim jesteśmy. Ponadto pomoże to w stworzeniu najlepszej strategii rozwoju osobistego. Włożysz wysiłek w ulepszanie lub ukrywanie własnych słabości i uwidaczenie silnych stron i rzeczy, w których jesteś dobry. Jak już było wspomniane, powinieneś rozglądać się za możliwościami wyróżnienia się. Możesz zacząć od interesującego hobby, aktywności w kole naukowym lub organizacji samorządowej, wolontariatu. Niektóre z organizacji dają Ci możliwość pomocy przy organizacji konferencji, koncertu lub innych dużych wydarzeń. Sprawi to, że będziesz bardziej zaradny i wrażliwy. Posiadanie wyróżniającego się doświadczenia zawodowego. Szukaj każdej okazji do pracy, niekoniecznie w Twojej dziedzinie. Rób nawet więcej. Prowadź bloga, zdobywaj nowe umiejętności, szukaj pomysłu na biznes. Znajdź własną ścieżkę, bądź interesującą osobą. Krótko mówiąc, chcesz odnieść sukces po ukończeniu edukacji? Zobacz, jakie błędy popełnili ci, którym się nie powiodło i postaraj się ich nie powtarzać. Przeanalizuj zachowania tych, którzy odnieśli sukces. Zbadaj rynek, dostosuj się do niego. I na koniec, bądź inny i się wyróżnij.